Jest 17:30, przestało wreszcie lać i zabieram Was na targ rybny. To jest wielka, ogromna hala, gdzie rolnicy sprzedają swoje towary, a tymi towarami, no jak nazwa wskazuje, są ryby, owoce morza. Co to jest? No, to się kojarzy jednoznacznie. Ale wielkie kraby, zobaczcie, to jest moja dłoń. No raj dla miłośników owoców morza, seafood wszędzie. Hala jest ogromna. Podobno można tutaj coś zjeść na miejscu, jestem ciekaw, spróbuję. To wygląda jak jakieś buraki, to też są stworzenia morskie. No, takich dziwadeł to jeszcze nie widziałem. Nie widziałem, że może rodzić coś takiego. Gdybym spotkał to gdzieś w naturze, to pomyślałem, że to jest jakieś warzywo, owoc dziwny. Kraby, ośmiornice, omułki, komary, ryby. Co kto chce? Wyobrażałem sobie, że będzie straszny smród. No wiadomo, ryby, owoce morza. Ale nie, no, zapach jest taki jak nad Bałtykiem. Serio. Tylko kurde, nie widzę nigdzie miejsca, gdzie można by coś zjeść. Pan tłumaczy, o co chodzi z jedzeniem na tym targu rybu. To jest, tak jak mówiłem wcześniej, ogromna hala. Właściwie sprzedaż hurtowa tutaj też jest. Ale jeżeli chcesz coś zjeść na miejscu, to obojętnie jak w którym straganie, pokazujesz co chcesz wziąć. Pakują to do torby, zaprowadzą Cię do pobliskiej restauracji i tutaj przyrządzają Ci w taki sposób, jaki się dane owoce morza je. Ja wybrałem 3 rzeczy, dwóch nie umiem nazwać. Jedna to jest taka ogromna krewetka, shrimp na to mówią. Onion kimchi. Thank you. Do tego już jakieś dodatki widzę są. Kimchi, sałata, czosnek, piwko oczywiście. I no mam gwarancję, że to co jem to jest świeże. Przystawki wjechały. To jest kimchi, kiszona cebula. Dobre. Pani mi właśnie ułatwia jedzenie. Czekaj, zobaczycie co dostałem. Tak, rączek sobie nie pobrudzę. Thank you. To co? Jemy. Ale dobre.